Siem są tutaj Bibi z tej strony i witaj oto w kolejnym poradniku, gdzie tutaj się skupimy nad postaciami, które są przydatne po śmierci. Ten poradnik będę omawiał ja tym razem. A więc w takim razie zapraszam do oglądania. Ten poradnik jest bardziej wskazany dla osób początkujących niż dla jakichś osób profesjonalnych i zrobiłem go z tego względu dla takich osób, które na przykład często dość umierają tam, nie wiem, na rankedach, bo mają jakieś teraz pechowe tygodnie i im specjalnie nie idzie i nie wiedzą, jakie właśnie postacie wybierać za bardzo, takie, które się przydadzą po śmierci. Więc dlatego wam pokażę kilka takich postaci i wtedy się zastanowicie, jakie postacie najwyżej następnym razem brać, żeby właśnie pomóc swojej drużynie. Pierwsza postać przydatna po śmierci to jest Valkyria, ponieważ może rozstawić te swoje mini kamery i poinformować swoją drużynę, kto obecnie się zbliża, bądź gdzie kto obecnie się znajduje. Tylko zależy, gdzie rozstawisz te kamery Valkyrie, bo jeżeli jedną położysz na środku białego sufitu i ktoś zaraz zauważy tą mini kamerkę i zniszczy ją, no to wtedy na nic ci nie przydasz, dlatego musisz naprawdę szukać dobrych spotów, żeby tak łatwo nie wykryli tych kamerek Valkyrie. Echo teraz też jest przydatny po śmierci, ponieważ teraz każdy może zajrzeć w jego drona i podawać informacje. Ale zależy, gdzie ten dron się obecnie znajduje, bo jeżeli jest za jakimś obiektem, który zakrywa mu pole widzenia, no to wtedy żadnej informacji nie podasz. Maestro, gdy zginie, nie skorzysta ze swoich wieżyczek więcej, ale zawsze jednak może zaznaczyć oponentów i podawać callouty. Operatorzy, którzy mogą zdradzić pozycję wroga i są przez to przydatni po śmierci, to jest Alibi i Ela. Alibi, wiadomo, potrafi rozstawić te swoje hologramy i przez to, gdy ktoś w nie wdepnie, bądź ktoś przejedzie przez nie dronem albo przypadkiem strzeli, zostanie właśnie zaznaczony. A Ela, wiadomo, gdy rozłoży swoje miny ogłuszające i która z nich wybuchnie, wydaje swój charakterystyczny dźwięk i przez to wiadomo, że ktoś z tej strony danej idzie. I wiadomo też od razu spowalnia przeciwnika, a Ela może się jeszcze bardziej przydać, jeżeli potrafisz te miny stawiać w naprawdę zaciśnych miejscach, takich jak na przykład też Valkyria. Oczywiście, gdy pułapkarze zginą, ich pułapki pozostają dalej, dlatego też są przydatni po śmierci. Jednym z takich dobrych pułapkarzy jest Kapkan, bo gdy się właśnie ktoś nadzieje na jego minę, może zabrać mu strasznie dużo życia, bądź może ktoś od razu zostać zabity, gdy ma ktoś wystarczająco mało zdrowia. I jeszcze takim dobrym pułapkarzem jest Legion, ponieważ wiadomo, jego pułapki są niewidzialne i gdy ci się uda rozstawić wszystkie 8 pułapek, no to wtedy nice i o nic nie będziesz się musiał martwić. No i jeszcze kolejna postać to Frostka, bo gdy właśnie rozstawi te swoje pułapki, może czasem wiele pomóc swoim teammate'om. Ale jeżeli rozstawisz na przykład te maty na środku pokoju, no to wtedy na nic ci nie przydasz, dlatego musisz je naprawdę rozstawiać też w dobrych miejscach, żeby nie były zauważalne. Dodatkowe postacie, które mogą spowolnić drużynę atakującą, żeby się nie wbijali tak łatwo do jakiegoś pomieszczenia, to jest właśnie Mute, Bandit, Jagger i Castle. Mute i Bandit, gdy rozstawią swoje akumulatory lub jammery, mogą spowolnić takie postacie, które potrafią przepalać. No chyba, że te postacie przepalające mają jeszcze w drużynie takie postacie jak Twitch czy Toucher, że mogą się właśnie wbić wtedy łatwo do jakiegoś pomieszczenia, bo spalą wam wtedy sprzęt. Dlatego właśnie i też takie dodatkowe postacie się przydają jak Castle, który potrafi rozstawiać swoje specjalne barykady i przez to ktoś się też tak łatwo nie wbije do pomieszczenia i musi specjalnie wysadzić tą barykadę. Czasem zdarza tak, że nikt akurat nie ma ładunków wybuchowych, więc wtedy ma dodatkowe jeszcze spowolnienie. No i jeszcze jest Jagger, który potrafi spalać granaty przeciwników i też wtedy ktoś się tak łatwo nie wbije, bo musi rzucić dopiero trzeciego granata, żeby wejść do danego pomieszczenia. A wiadomo, jak już dwa granaty polecą, no to wiadomo wtedy, że ktoś tam idzie. Więc to są takie postacie, takie typowo blokujące. Mira i Rook też są przydatnymi postaciami, gdy umrą, bo przez szybę Miry zawsze można zauważyć, kto jest po drugiej stronie, a Rook potrafi rozstawiać kamizelki, które dają wzmocnienie na całą rundę. To były postacie, które są właśnie przydatne po śmierci. A postacie, które właśnie nie są przydatne, no to to jest Caveira, Pulse, Smoke i Doc, ponieważ Caveira, wiadomo, musi specjalnie kogoś przesłuchać, żeby odkryć, gdzie są dani przeciwnicy i to przesłuchanie też nie trwa na stałe. Smoke, wiadomo, gdy też zginie, nie uruchomi swoich granatów gazowych właśnie jak będzie martwy, a Pulse, wiadomo, już nie zajrzy więcej przez ściany swoim wykrywaczem, a Doc też już nikogo więcej nie uleczy. No i jeszcze jest Vigil, bo wiadomo, Vigil, gdy zginie, no to nie sprawi, że nagle cała drużyna będzie się ukrywała też na dronach, nie? Więc to są postacie, które nie są przydatne po śmierci.
Okej, pokazałem wam postacie, które są rezolutne po śmierci i możecie się nimi wykazać, jeżeli za życia w rundzie nie macie takiej okazji, bo giniecie jako pierwsi, bo macie jakiś pechowy dzień. To już w takim razie koniec tego poradnika, więc w takim razie dzięki za oglądanie, AWS akurat właśnie siema i do następnego, trzymcie się.